Piękne mam azalie. Piękną azalię. Ona już się tak pięknie rozwinęła, jest naprawdę piękna. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was tutaj do mojej sypialni po raz kolejny. Jeszcze pewnie niektórych zaskoczy moja kurtyna z tymi lampkami, ale powiem Wam szczerze, że ja ją na razie zostawię, a lubię ją wykorzystywać praktycznie przez cały rok. Tym bardziej, że jak ja sobie odpinam firanki, to kurtyna wisi na zupełnie osobnym przypięciu, więc mi to nie przeszkadza w tym, jeżeli zdejmuję firanki, ona mi po prostu nie przeszkadza. Lola, chodź do mnie, przywitaj się ładnie, tak? Przywitasz się, chodź, 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 chodź. Moja Lolunia. Dzień dobry. Dzisiaj u nas taka brzydka pogoda, że byliśmy tylko, słuchajcie, na bardzo, bardzo krótkich spacerach i do domu, i do domu. Dzisiaj chciałabym właśnie troszeczkę pokazać Wam, jak można zmienić klimat takiej sypialni, żeby ona stała się również taką sypialnią już bardziej taką świąteczną, bardziej już taką wiosenną. A że kolor żółty kojarzy nam się właśnie z kurczakiem, z jajkiem, więc ja chyba pójdę dzisiaj właśnie w kolor taki żółty. I ponieważ słuchajcie, dzisiaj będzie też, chcę Wam pokazać parę rzeczy, które przetestowałam w ramach współpracy, więc też Wam pokażę. Ale to za moment, bo zaczęłam ścielić łóżko i za moment Wam pokażę. Natomiast chciałabym Wam właśnie zwrócić uwagę na tę pościel. Ta pościel świetnie sprawdza się. Ten kolor taki żółty, ja się śmieję, że on się świetnie sprawdza zarówno właśnie w kolorach takich, kiedy robię dekoracje jesienne, jak i właśnie w tych kolorach teraz wiosennych. I słuchajcie, no, pierwszą rzecz, którą postawiłam, to postawiłam sobie oczywiście azalię. Zaraz będziemy dekorować dalej, ale przy tej okazji chciałabym Wam powiedzieć po prostu o takich paru rzeczach, które właśnie dostałam do przetestowania, a ja zawsze mówiłam Wam, że jeżeli mam coś, cokolwiek Wam polecać, to zawsze muszę coś oczywiście wypróbować, no i oczywiście jakiś kod dla Was zawsze wynegocjować i za chwilę Wam pokażę, co to jest. Pierwszą rzeczą, którą chcę Wam pokazać, to jest taka poduszka. Testuję ją od kilku tygodni i naprawdę jestem bardzo, bardzo z niej zadowolona. Tutaj ona ma takie kilka stref. Tu jest ta strefa, gdzie kładziecie szyję. Tu ma strefę taką podparcia dla barków i strefę taką podparcia dla ramion. No i tutaj właśnie jest tak, że jak położycie głowę, to po prostu fantastycznie ona się tutaj wpisuje w tę poduszkę. Ta poduszka tutaj ma guzik i ten guzik po prostu można odpiąć. Ja już Wam pokażę. Tu można, jak chcecie to wyprać, możecie po prostu ten guzik, o, odpina się, widzicie? I to się po prostu pierze w pralce. Ja już prałam, dlatego że ja zawsze jestem zwolennikiem tego, że zanim coś jest nowego, to lepiej zawsze to uprać. Tutaj też, jeżeli na przykład są osoby, które lubią tak nisko poduszkę mieć, to mogą sobie po prostu tutaj wyjąć jeszcze taką wkładkę. A jeżeli lubią, tak jak ja lubię, jak jest troszeczkę wyżej, no to wtedy po prostu taką wkładkę zostawiacie i wtedy to wygląda fajnie. No, fajnie wygląda, ale przede wszystkim jest to bardzo dobre, jeżeli chodzi o przespaną noc. W ogóle nie boli głowa, jest bardzo wygodna. Ja jak się pierw położyłam, to tak mówię, no ciekawa jestem, ciekawa, czy będzie mi ta poduszka pasować. Pasuje mi bardzo, bardzo ją lubię, przez to, że ona ma te różne strefy, więc naprawdę fantastycznie się śpi.
Ja Wam tutaj w tej chwili pokazuję, jak śpi się właśnie na wznak, czyli na plecach, jak można spać na boku, jak fantastycznie właśnie są tutaj te takie wycięcia pod rękę, że bardzo wygodnie jest tutaj położyć i można spać na boku, na plecach. Tutaj przez to, że też jest ten guzik, to jak śpicie na brzuchu, to wtedy fajnie można swobodnie oddychać. Bardzo lubię tę poduszkę i to są, słuchajcie, poduszki firmy Zamat Home, ja oczywiście pod filmem podlinkuję Wam stronę. No i oczywiście, jeżeli z tego opisu, z tego linku wejdziecie na ich stronę i wykorzystacie kod rabatowy 15%, który również Wam załączę pod filmem, no to wtedy macie, tak jak wspominałam, 15% taniej, a poza tym, słuchajcie, firma daje 10-letnią gwarancję na tego typu produkty, a mam jeszcze tutaj jeden fajny produkt, który jest z kolei, jest prezentem dla mojego syna, który bardzo cierpi tutaj, bo miał uraz tutaj, jeżeli chodzi o ten górny odcinek szyjny i no po prostu ma czasami takie bardzo silne bóle, więc to jest, słuchajcie, fantastyczne urządzenie. Ja również bardzo lubiłam sobie relaksować się na nim, dlatego że tu fantastycznie odpręża się przy tym kształcie takim bardzo ergonomicznym dla szyi. I cały ten kark można ogrzewać. Tutaj jest kilka stopni zarówno czasu, czyli jest 10, 20, 30 minut i również temperatura jest mniejsza, średnia i taka minimalna. Są tutaj też takie punkty, które masują naszą głowę i to też zapobiega temu, że te punkty, jak są naciskane, jak leżymy, to po prostu to tak bardzo głęboko rozluźnia naszą szyję. Bardzo dobre urządzenie i bardzo, bardzo relaksujące. Ja bardzo lubię się położyć właśnie w salonie, na dywanie i wtedy tak odprężam się, a to naprawdę pozwala na bardzo głębokie rozluźnienie. A musimy pamiętać, słuchajcie, że wszystkie te napięcia nasze, no one po prostu tutaj, wszystko gromadzi nam się tutaj w karku, więc to takie rozluźnienie jest naprawdę bardzo dobrze. I tak się, słuchajcie, na przykład wieczorem rozluźnić, a potem się kładziecie na poduszkę, która jest wyprofilowana tak, że jest Wam po prostu bardzo wygodnie. Jest super. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, którą mam, ale to za moment Wam pokażę, bo tamtą, już Wam powiem, że to jest kołdra, ale ta kołdra będzie używana przeze mnie, zwłaszcza w okresie letnim. Ale to już za sekundę pójdę, przyniosę i Wam pokażę. Już jestem, słuchajcie, z kołdrą. Ta kołdra jest po prostu naprawdę fantastyczna. Ja powiem Wam, że jak dostałam od firmy do przetestowania te trzy produkty, to pierwszym moim zachwytem była ta kołdra. Kołdra jest tak przyjemna, tak fantastyczna w dotyku, no po prostu coś niesamowitego. To jest aż trudno. Ja myślałam sobie, kołdra, która chłodząca kołdra, no a ona jest, po prostu jest tak miła w dotyku, jest chłodząca. Ona tutaj jeszcze, słuchajcie, mają jakąś nową technologię zastosowaną, jeżeli chodzi o ten kwas hialuronowy, ale ja się na tych nowych technologiach nie znam, ale w każdym razie chodzi o to między innymi, po pierwsze, że ta kołdra jest rzeczywiście chłodząca, więc ona w okresie tych upałów fantastycznie się sprawdzi. No i poza tym, wiecie, jak się tak człowiek opatuli taką kołdrą, no to po prostu jest mu chłodniej. Ale tak a propos jeszcze tego opatulenia, to mi się przypomniało,
Jak to kobiecie, słuchajcie. Przypomniało mi się, że na tej poduszce zauważyłam, że jak śpię, bo jak spałam na tych zwykłych poduszkach, to wiecie, tworzyły wam się takie zmarszczki te po śnie takie, albo tutaj się poduszka odbijała, albo coś, a tutaj niestety, znaczy niestety, stety, tutaj wstajecie i jesteście po prostu naprawdę, nie ma tych zmarszczek po spaniu. Kołdra jest fantastyczna. W naszym klimacie, słuchajcie, w zasadzie potrzebne są nam dwie kołdry. Jedna ta na okres zimowy, cieplejsza, druga jest nam potrzebna właśnie na ten okres letni. I ta, słuchajcie, ja w tej chwili ją dotykam, ona ma po prostu niesamowitą jakość, jeżeli chodzi o tkaninę. Ta tkanina jest naprawdę niesamowita. No i ja się nie mogę aż doczekać lata. Ona jest dwustronna, jest, zobacz, w dwóch takich kolorach. Jest taki niebieski, taki bardzo taki szampański, nie wiem jak ten kolor nazwać, także zobaczcie. No i oczywiście, przepraszam Was, kichnęło mi się, mam nadzieję, że to nie będzie na katar. No nie wiem, przerywamy czy gramy dalej? Dobrze. Przepraszam Was, tak się widzicie zdarza. No to są właśnie takie sytuacje, że się zdarzają. Posłuchajcie, jeżeli chodzi o tę kołdrę jeszcze, oczywiście tak jak na każdy produkt firma daje 10-letnią gwarancję, na tą kołdrę, na wszystkie produkty macie te minus 15% przy wpisaniu kodu, który dostaniecie tutaj pod filmem. I oczywiście można prać ją w pralce. To jest też dla mnie bardzo, bardzo ważne, że sobie taką kołdrę daję do pralki, dlatego że ja po prostu tej kołdry nie będę chciała oblekać, bo ona jest po prostu tak miła, żeby jej już nie dawać tej poszewki. No jest po prostu wyjątkowo miła, jest bardzo fajna. No i poza tym zobaczcie, jaki piękny kolor. Macie i taki kolor, i taki. Jak sobie takie dla mnie bardzo takie wyjątkowo letnie i takie chłodzące kolory też, nie? No słuchajcie, dzisiaj Wam troszeczkę tak też tutaj pokazałam te produkty. Naprawdę Wam szczerze polecam, ponieważ je wypróbowałam i są naprawdę bardzo dobre. Jak się relaksuje z tą poduszką, która grzeje, to Wam teraz właśnie krótko pokażę. Ja sobie włączam śpiew ptaków. Lola albo siada na mnie najczęściej i sobie leżę na dywanie i się relaksuję. Oczywiście, słuchajcie, ja Wam pokażę też właśnie, jak leżę na tych poduszkach. No i to naprawdę jest super, super relaks. You go, there's no way. I'm already so still burning. So hold to me close, now baby. I do what I'm told, still learning to take my chances, to take my time, to keep on dancing, to walk that line. Zaczynam, słuchajcie, też dekorować sypialnię, już tak bardzo, bardzo powoli. Postawiłam teraz tutaj azalię, ale zobaczcie, ja Wam jeszcze raz ją pokażę. Piękna jest azalia. Ja bardzo lubię azalię, dlatego że jak się kupi ją taką świeżą, niezniszczoną, niezmęczoną, to one rzeczywiście pięknie rozkwitają w domu. Ja zawsze mam przygotowaną wodę i staram się ją tak podlewać. No, nie wiem, zobaczę, czy mi się uda ją dłużej, wiecie, przytrzymać, dlatego że z tym mam zawsze jakoś problemy. Czasami się udaje, że dosyć długo. Raz mi się nawet udało, że zakwitła jeszcze raz. Mało, ale zakwitła. No, ale ja się nie nastawiam. Ja raczej się nastawiam, że to jest tak, jakbym dostała piękny bukiet kwiatów, bo nie mam ogrodu, nie mam gdzie jej wynieść. No, ale jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Postawiłam ją tutaj. Ale zrobimy też tak, że mam te żółte tulipany i potem zobaczymy, jak to będzie wyglądać ewentualnie z żółtymi dodatkami. Także zróbmy tutaj na razie tak,
No i ja Wam już kiedyś pokazywałam, ja mam te złote jajka. One kiedyś tutaj były już w sypialni. Stały chyba w tamtym roku robiłam i one stały na świeczniku tutaj z tyłu. Też można tutaj postawić. Ja mam tutaj takie, tylko to jest za duże. Jakbym miała małe takie, to bym mogła tu postawić. Też by fajnie wyglądały na tym świeczniku. Widać? I zobaczcie, też by mogły być fajnie takie, ale mam tylko tak, że to duże będzie za duże na ten świecznik. A teraz w tym świeczniku mam takie malutkie różyczki. Bo ten świecznik, on jest naprawdę bardzo stary. Ja nie wiem, czy wszyscy widzieli ten świecznik, bo poczekaj, ja może pokażę Wam ten świecznik, bo on jest dosyć ciekawy. O, już biorę te. To jest bardzo, bardzo. O jaki? On jest ciężki. Ja go kiedyś ważyłam, ale nie pamiętam. On jest tak ciężki, że aż niewiarygodnie. Jak go bierzecie do ręki, za każdym razem wydaje się, że on jest, o wiele lżejszy. Ja nie wiem, czy to jest żeliwny, z czego on jest, bo niby takie i żeliwo, i trochę złote. Ja pomalowałam ten świecznik, dlatego że ktoś kiedyś go jakimiś kwasami wytrawiał. No i on się zrobił taki strasznie czarny, no taki brzydki. Ta patyna była brzydka. Zresztą ja mam filmy robione, jak ja maluję ten świecznik. Jest zrobiony i ja go lubię w takiej formule, jak on jest. Słuchajcie, naprawdę, ja go trzymam, ale on jest niewiarygodnie ciężki. Ale dlaczego ja trzymam te różyczki? Poczekajcie, postawię tu, bo chcę Wam pokazać, bo on jest naprawdę bardzo ładny. On jest kupiony we Lwowie, jak byłam na wycieczce. I wyobraźcie sobie, w taki upał, żeśmy taskali ten świecznik, był taki duży upał, on był taskany, no ale bardzo, bardzo go lubię. No i ponieważ on, zobacz tu, jakbyś pokazał, on ma tutaj na śruby jakoś tak robione, że tutaj żadna świeczka, bo on wygląda ładnie, ja kiedyś próbowałam tu postawić świecę, wygląda pięknie z tymi świecami, ale niestety ta. One nie są takie głębokie, wiecie, i te świece się po prostu nie trzymają. Nie trzymają się i to jest strach, jak je zapalicie, to aż strach, że w którymś momencie się wywróci. I takie różyczki zobaczyłam, kupiłam je chyba w Kiku. Naprawdę nie pamiętam ile, 3 złote czy ileś. I doszłam do wniosku, żeby to tak brzydko nie wyglądało, to zobaczcie, wymyśliłam sobie coś takiego. Że ten świecznik stoi tak wykończony właśnie z tymi różami i mnie się tak podoba, bo niestety przez to, że to jest i krzywe, świeczki niestety nie zdają egzaminu. A ponieważ naprawdę bardzo go lubię, więc sobie stoi. On bardzo fajnie tu wygląda, jak jest odbicie tego w lustrze. O. Bardzo ładnie wygląda, jak właśnie on jest tak odbity w lustrze. Wygląda naprawdę super. No ale ponieważ tam stoi ten kwiat, ja już go sobie postawię, dlatego że tutaj jest blisko okna i on tutaj wygląda dobrze. Tu zawsze jakiś kwiat stoi. I tak sobie pomyślałam, że postawię tutaj jeszcze właśnie jajka, te dwa. Jak nie pójdą na górze, to będą stały tu, dlatego że tu jest ta lampa złota. No, tą lampę kupiłam kiedyś na starociach. No i też ją bardzo lubię i też ładnie wygląda. I zobaczcie, tu postawię może też tego złotego zajączka, który wygląda dobrze przy tej lampie. Mamy tutaj, słuchajcie, taki motyw, taki całkiem złoty. Dosyć ciekawie to wygląda. No i tutaj przy tym różaneczniku też tak się zastanawiałam. Zobaczcie, jak fajnie mi tutaj obrosły te kwiaty, tą dekorację też. O, tu postawiłam też takie jajko. I tak się zastanawiam, czy postawić tutaj, zobacz, dużego takiego zająca, bo tu fajnie wygląda ten zając. Taki.
tą konewkę, bo żeby, ale to już, no trudno, konewka niech stoi już. Mogłam wcześniej zabrać, nie? Żeby udawać, że jej tu nie ma, ale ona tu stoi cały czas. Albo zobaczcie, tak sobie pomyślałam, że mam tutaj tego zajączka i tego. Zobaczcie, on jest złoty i ten. I to jajko jest mniej więcej w takim samym bardzo błyszczącym złocie. Więc pomyślałam sobie, że jak tego zająca dam tu, to może tutaj damy o tego zająca, co? Ze złotem. Fajnie wygląda, nie? Operator kiwa głową, że tak, że mu się podoba. To zostawiamy tego zająca w takim razie. Ten jest taki bardziej dyskretny, taki bardziej, wiecie, tu się chowa, także wydaje mi się, że jest fajnie. No i generalnie już więcej dekoracji nie będę dawała tutaj, dlatego że wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. Jeszcze chcę Wam pokazać, bo zrobimy tutaj może jeszcze coś, jak mamy tutaj złoto, może dodam jeszcze żółte tulipany przyniosę, które jeszcze mam. Może zrobimy coś na żółto i wtedy mi powiecie, która dekoracja Wam się lepiej podoba, czy ta żółta, czy ta z różanecznikiem. Myślę, że zresztą trudno, żeby się z różanecznikiem nie podobała, bo bardzo, bardzo fajnie. Ale co Wam jeszcze chcę pokazać? Ja już Wam pokazywałam parę razy właśnie, jak się ułamie Wam jeden tulipan. Fajnie jest mieć takie malutkie wazoniki, dlatego że te wazoniki świetnie nadają się właśnie do takich pojedynczych kwiatów, a czasami wystarczy nawet, wiecie, jak idziemy łąką, zerwać właśnie jakiś baldachim jakiegoś kwiatka jednego postawić i też będzie wyglądał fajnie. Ja kupiłam te wazoniki w Action, one naprawdę też kosztowały bardzo mało, już nie pamiętam, bo 3 sztuki mam takich, bo fajnie to wygląda, nawet jak stół nakrywacie i sobie takie pojedyncze kładziecie, super to jest. Na razie tutaj stoi, bo ten gruboż też tutaj stoi. On się tak rozrósł, że ja nie mogę go trzymać na parapecie i na razie postawiłam tu. Potem Wam pokażę jeszcze, co będę robiła tutaj na wiosnę. Eksperymentuję, zobaczymy, co nam wyjdzie. Słuchajcie, idę po żółte tulipany, żebyśmy zrobili drugą dekorację, ale będzie żółto, słuchajcie, żółta pościel. Ja specjalnie ubrałam się na żółto. Tu złoto, no powiem Wam, że się robi na bogato, ale jak to mówią, a kto zabroni biednemu bogato żyć? Dobra, idę po te żółte tulipany, bo zobaczymy, jak to wygląda. Przyniosłam bukiet żółtych tulipanów. Powiem Wam, że są przepiękne te tulipany. Bardzo lubię ten wazon, też tutaj taki zielonkawy. No i powiem Wam, że się świetnie trzymają. Zrobiłam tak, że jeszcze, żeby się dobrze trzymały, to zmieniłam wodę i zmieniając wodę jeszcze troszeczkę wzięłam, przycięłam. Dlatego, że tulipany w wodzie też rosną, nie? Więc żeby one nam się nie wyginały, to też, a jeszcze naprawdę są naprawdę w wyśmienitej kondycji, także bardzo, bardzo się cieszę. No ale jak się kupi świeże tulipany, to świeży tulipan długo stoi. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda i słuchajcie, może tak zrobimy na żółto, będzie tak całkiem na żółto. Ja mam jeszcze gdzieś kurczaki, ale nie będę szukać tych kurczaków, a ponieważ znalazłam w tej chwili w tej mojej skrzyneczce z tymi dekoracjami, znalazłam też takiego żółtego zajączka, który też był wykorzystywany wielokrotnie w dekoracjach. On jest taki zamszowy, żółty. Ja też go kupiłam chyba w Kiku. Gdzieś taki, ale też mi się spodobał właśnie przez to, że ma taki inny kolor. I tak się zastanawiam, zobaczcie, czy tylko tego zająca. Świetnie to wygląda, to tak świetnie wydobywa żółty kolor z tych tulipanów. Naprawdę podoba mi się. I chyba na tym żółtym tak zostanę tu. No wiecie co?
W sam zachwyt popadam, ale mi się naprawdę podoba. Bardzo, zobaczcie, jak fajnie. Wystarczy, zobaczcie, zabierzecie tego zająca, też wygląda fajnie, ale ten zając moim zdaniem tak, jak gdyby jeszcze wyciąga ten żółty kolor. No i jeszcze ja w tej żółtej bluzie, żółta pościel. Zobacz, jak Lola to sobie już królewna śpi. Także podoba mi się. Podoba mi się. Jeszcze zobaczcie, mam też takie jajko złote. Ja już Wam pokazywałam to jajko ostatnio, ale też je bardzo lubię. Jest bardzo ładne. Ono jest takie trójwymiarowe z takim lekkim złotem. Więc też może być tutaj. Może być, zobaczcie, też z samym jajkiem. Też wygląda dobrze. Ja w ogóle uwielbiam motyw w dekoracji właśnie jajek. Jak byłam w Hiszpanii, byliśmy w Muzeum Salvadora Dali, on właśnie w tym swoim budynku miał tam na tych murach te jaja jako symbol życia. Rzeczywiście to jest coś, co uważam, że powinniśmy praktycznie mieć cały czas w dekoracjach, bo wygląda fajnie. Tak się zastanawiam, czy zostawić może i to, czy to już będzie za dużo? Jakoś chyba za dużo. Może z tyłu to jajko dam gdzieś? Poczekajcie, kombinuję, żeby i to zostawić, i to, bo jedno i drugie mi się podoba. Nawet tak w tle niech będzie to jajko, nie? O, i będzie fajnie. Tam w tle gdzieś to jajko jest. Napiszcie mi, czy takie żółte dekoracje, właściwie to nie żółte dekoracje, bo to są takie dekoracje, tutaj jest taki fajny motyw tego złota, tu właśnie są te dwa akcenty żółte. I tu w sypialni, poza tym jajkiem na tej półeczce, chyba nic więcej nie będę dawała. Zawsze w sypialni najważniejszym elementem jest oczywiście łóżko. No i przede wszystkim powiem Wam, że wrócę jeszcze na moment do tego snu. Zdrowy sen jest bardzo ważny, dlatego że jak się wysypiamy, to jesteśmy po prostu bardziej energetyczni, jesteśmy bardziej tacy i kreatywni, i wszystko nam się chce, pełni energii jesteśmy. Ja Wam kiedyś mówiłam, że ja miałam, jak przyszłam na tą emeryturę, miałam bardzo duży problem, jeżeli chodzi o regularne chodzenie spać. Jak chodziłam do pracy, chodziłam regularnie spać, regularnie wstawałam o tej samej godzinie i to wszystko chodziło, jak to się mówi, jak w zegarku. Nagle przeszłam na tą emeryturę i nagle się okazało, że ja nie muszę rano wstawać i tak się tym wszystkim zachłysnęłam, że zaczęłam chodzić późno spać i to jest ogromny błąd. Ja bardzo lubię i bardzo duży akcent też kładę właśnie na to, żeby się wysypiać, bo naprawdę odkryłam to, że jak odkryłam, śmiesznie to zabrzmi, ale tak, że jak chodzę o tej samej godzinie spać i o tej samej godzinie wstaję, to naprawdę czuję się fantastycznie. Bardzo lubię też wietrzyć zarówno wieczorem swoją sypialnię, jak i rano. Niektórzy mnie pytali właśnie, jak zima jest, jak jest mróz, to ja wtedy nie otwieram okna bardzo szeroko, ja je rozszczelniam i uwierzcie mi, jak ja sobie tak mam rozszczelnione okno przez 2-3 godziny, fantastycznie następuje wymiana powietrza. To u mnie w sypialni jest zawsze troszeczkę chłodniej, bo ja praktycznie ten grzejnik to mam tam na to minimum, żeby nie było zakręcone, ale jednocześnie żeby było chłodniej i dlatego mnie się tutaj bardzo dobrze śpi. Miałam też taki moment, już tak jak mówię o tym zdrowym śnie, to mi się trochę przypomniało, miałam też taki moment, ale odzwyczaiłam się od tego, że bardzo często, jak już wiecie, umyłam się, przebrałam się i lubiłam sobie tak położyć się tutaj i oglądać sobie w łóżku Netflixa na przykład. Na przykład, lub coś innego. No i też stwierdziłam, że właśnie to przez te oglądanie różnych rzeczy na komputerze powodowało właśnie to, że ja bardzo późno zaczęłam chodzić spać. Teraz już odzwyczajam się od tego, fantastycznie mi to idzie akurat, więc ja w sypialni na przykład, jak mam ochotę,
to też odpoczywam do południa, ale nigdy już nie oglądam żadnych Netflixów, niczego w łóżku nie oglądam, dlatego że po prostu to powoduje to, że chodzę późno spać. Chcę, żeby ta sypialnia, moje łóżko kojarzyło mi się z odpoczynkiem, z relaksem i ze snem. Ja wieczorem nie czytam. Niektórzy są też osoby, które lubią wyciszyć się i troszeczkę sobie przed snem poczytać. Ja do tych osób nie należę, dlatego że po prostu męczą mi się oczy. Ja czytam generalnie, mam tą rutynę, że czytam sobie rano. I a propos czytam, to muszę Wam powiedzieć, że skończyłam już tą książkę. Teraz czytam Atomowe nawyki, a tamta, zapomniałam jaki ma tytuł, ta żółta, tu gdzieś Wam pokażę zdjęcie. Już skończyłam, a czemu nie zapomniałam ten tytuł? No widzicie, jakie nawyki? Już nie pamiętam, straszne to jest, słuchajcie, to jest właśnie też ten okres menopauzalny, czy po menopauzie, kiedy nagle mówicie i macie pustkę w głowie. Ale tutaj Wam gdzieś pokażę te książki, dlatego że one są naprawdę bardzo dobre i rzeczywiście pozwalają tak zrozumieć, jak my biologicznie pewne rzeczy, jak nasz mózg działa, a później jak właśnie to wszystko wprowadzić w praktykę i sobie zmienić. I między innymi w Atomowych nawykach przeczytałam, z czego jestem bardzo dumna, bo sama na to wpadłam, a tam aż się uśmiechnęłam, też właśnie było napisane, żeby właśnie sypialnię czy łóżko traktować jako to miejsce wypoczynku i wtedy nasz mózg koduje, że halo, idziemy do sypialni, będziemy spać. Tak jak Lola moja położyła się na środku pościeli i ona już po prostu jest gotowa, ona już zaraz będzie spała, znaczy już zaraz będzie, no będzie zaraz spała, już widzę się tak przygotowała. Posłuchajcie, o śnie, w ogóle o zdrowym śnie naprawdę można mówić dużo i ja Wam przypomnę, naprawdę, warto zainwestować, słuchajcie, jeszcze w takie rzeczy, które Wam pomagają dobrze spać, pomagają Wam, że wstajecie, nie czujecie się, że jesteście pomarszczone, pogięte, że boli Was głowa, czujecie, że boli Was kark i tak dalej. Czyli zawsze naprawdę warto zainwestować w dobrą poduszkę. Tutaj jest, ja Wam akurat testowałam tą poduszkę, którą Wam pokazywałam, link macie pod filmem, wszystko Wam tam podlinkuję, macie kod rabatowy, także wejdźcie sobie w ten link i wykorzystajcie przez ten link, jak wpiszecie ten kod, wszystko Wam zadziała, bo słuchajcie, my naprawdę bardzo połowę życia spędzamy praktycznie śpiąc, także rzeczywiście to, w jakiej pozycji my śpimy, jest bardzo ważne. No i oczywiście polecam Wam też tę kołdrę, ona jest po prostu też rewelacyjna, ja spałam, jest niesamowita i to jest rzeczywiście bardzo takie miłe doznanie. Poza tym ja jeszcze tak się potrafiłam, wiecie, spać na tej kołdrze i rzeczywiście ona powoduje to, że przede wszystkim ta tkanina ma taką też przepuszczalność, że my się nie odwadniamy, nie powoduje to, ta skóra jest zupełnie inaczej tak wiecie, nawilżona, po prostu jest naprawdę super. Polecam Wam bardzo serdecznie, dlatego że warto inwestować w siebie, ja to zawsze mówię. Poza tym zawsze Wam mówiłam, że jeżeli cokolwiek będę Wam reklamować czy polecać, to będę zawsze wtedy, kiedy jestem do tego przekonana i kiedy sama po prostu to wypróbuję, bo to jest najlepsza rekomendacja, jeżeli sami śpicie, a ja na tej poduszce śpię. Tamten podgrzewacz, który jest bardzo, bardzo relaksujący, to on będzie prezentem dla mojego syna, bo rzeczywiście ma bardzo poważne problemy tutaj z tym karkiem, z barkami i odczuwa silne bóle. Słuchajcie, ja wiem, że o zdrowie trzeba dbać, ja już dzisiaj to wiem, także naprawdę pilnujmy się. Słuchajcie, dzisiaj będę kończyć. Ja mam nadzieję, że Wam się podoba też taka żółta trochę sypialnia, żółto-złota.
ale wydaje mi się, że właśnie fantastycznie ona się sprawdza w takim wiosennym klimacie. I naprawdę jeszcze tej kurtyny, bo jeszcze w ogóle chyba jej nie zdejmę, dlatego że ona naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdza. Też jest tak, nawet że jeżeli chcę tutaj jeszcze coś, sobie jakąś gazetę przeglądam, głównie jakieś werandy czy coś, żeby za dużo nie czytać, także wtedy fajnie ona mi fajne daje światło. Dzisiaj będziemy kończyć. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. No i my się zaraz będziemy szykować do snu, zdrowego snu. Także zaraz będziemy wietrzyć jeszcze sypialnię. No i idę spać. Lola już się położyła. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!